No cześć kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na poranek ze mną, a dokładnie na poranne sprzątanie. Chociaż nazwijmy to lepiej ogarnianiem, ponieważ nie są to generalne porządki, tylko takie właśnie poranne ogarnianie mieszkania. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam oglądać takie filmy. Także kochani, zapraszam i życzę Wam miłego oglądania. Każdego dnia o poranku wietrzę mieszkanie i chyba nie ma nic lepszego niż świeże powietrze z rana. Jak zawsze troszczę się też o przytulny nastrój w mieszkaniu i zapalam świece. Dzisiaj załapiecie się nawet na pomysł na śniadanie, a raczej jak śniadanie ładnie podać, bo jeśli chodzi o produkty, to nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego, ale przyznajcie, że wygląda to naprawdę bardzo smakowicie i efektownie. Jeżeli się zastanawiacie, co właśnie kładę na stół, to wyjaśniam, jest to łosoś z oliwą i parmezanem. No dobra, to teraz czas na porządki po śniadaniu. Zmieniam playlistę i robię sobie kawę, która umili mi sprzątanie. Na początek zabieram się za zmywarkę, wyciągam czyste naczynia, ponieważ miejsce w zmywarce będzie mi potrzebne. Jeżeli nie znacie jeszcze tych gąbeczek Vileda, to najwyższy czas, żeby je wypróbować. Ja kiedyś już Wam o nich wspominałam. Słuchajcie, to są naprawdę najlepsze gąbki. Ja w tych klasycznych gąbkach nienawidziłam tego, że przykleja się do nich jedzenie, na przykład jajko. Do tych gąbeczek absolutnie nic się nie przykleja. One świetnie czyszczą i też przez długi czas wyglądają dobrze, nie niszczą się, także naprawdę spróbujcie, bardzo je Wam polecam. Teraz myję butelki mojego synka. Używam płynu do mycia naczyń dla dzieci i szczotki silikonowej Baba, którą również bardzo Wam polecam. Ogarniam jeszcze pozostałe sprawy w kuchni, tak żeby panował tutaj porządek. Ja bardzo lubię przysypywać sypkie produkty do pojemników, bo wygląda to bardziej estetycznie. Tutaj akurat przysypuję kaszkę małego do pojemnika Twist Shake. To nie jest reklama, ale ten pojemnik naprawdę fajnie się prezentuje. Mam miarkę dołączoną, także polecam. Teraz do akcji wkracza Zoflora. Kupiłam ją po raz pierwszy, zachęcona pozytywnymi opiniami w internecie. Podobno jest to cudowny, antybakteryjny środek czyszczący, który sprawdzi się do umycia całego mieszkania. Ja zdecydowałam się na zapach świeżego prania. Podobno po użyciu tego produktu dom przepięknie pachnie przez kilka godzin, albo nawet kilka dni, ktoś kiedyś wspominał w internecie. Ja Wam tego dzisiaj nie mogę potwierdzić, ponieważ mój węch, słuchajcie, nadal nie wrócił, ale obiecuję, że dam Wam jeszcze znać. Zoflorę trzeba wcześniej rozcieńczyć z wodą, najlepiej wlać ją sobie do spryskiwacza. Przemywam teraz blaty w kuchni, myję stół po śniadaniu. Na
my good friend. And he asked me where the hell had I been. I odkurzam. Ja mam odkurzacz Dyson V11, który bardzo dobrze mi się sprawdza, także mogę Wam również polecić. Jeżeli chodzi o odkurzanie, to mam tutaj pomocnika, to jest Roomba 980. Mam już tego robota kilka lat i bardzo go Wam polecam. Jak widzicie, podział obowiązków, niektóre pomieszczenia odkurzam ja moim Dysonem, a niektóre pomieszczenia odkurza Roomba. Teraz zabieram się za naszą sypialnię, oczywiście ogarniam na początku łóżko. Zabieram kubki, szklanki i ubrania, które niestety bardzo często wieczorem przy łóżku zostawiam. Teraz przenoszę się do łazienki i składam pranie. Bardzo często podczas robienia tej czynności słucham YouTube'a. Takim kanałem, który rano najbardziej mnie relaksuje, jest kanał Zaksiążkowany. Jest to kanał o książkach, uwielbiam, polecam, jeżeli lubicie książki. Polecam też kanał, który prowadzą rodzice dziewczyn. Jest to kanał o nazwie Literatcy. Wstawiam jeszcze nowe pranie, nasz kosz z ubraniami zawsze jest pełny, nie wiem jak to się dzieje, dlatego piorę codziennie. Przecieram jeszcze meble i zlewy w łazience, jeżeli jest to konieczne. Wkładam ubrania do szafy i jak widzicie, ja tych rzeczy nie prasuję. Ja prasuję zawsze pojedynczo, codziennie i ten sposób sprawdza się u mnie osobiście dużo lepiej. Tutaj uzupełniam jeszcze pampersy małego i oczywiście odkurzam. Jestem teraz w salonie i będę wycierała kurze. Kurze wycieram oczywiście w całym mieszkaniu, ale nie będę Wam już pokazywała tej samej czynności w każdym pokoju. I kochani, to wszystko na dziś. Więcej tutaj dopowiadać nie muszę. Tak wygląda moja poranna rutyna, jeżeli chodzi o sprzątanie. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś wskazówki, fajne rady dotyczące właśnie sprzątania. A ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Pa, pa! I have to try.